22 sierpnia Warta Zawiercie rozegrała na własnym stadionie mecz z Unią Dąbrowa Górnicza, który zakończył się wygraną 1-0 dla zawierciańskiego klubu. Publiczność zgromadzona tego dnia na stadionie była świadkiem wielu emocjonujących momentów. Zaczęło się dość spokojnie. W miarę upływu kolejnych minut szans na zdobycie bramki było coraz więcej. Niestety pojawiły się też błędy. Żółtą kartką został ukarany Patryk Grimm. Ten sam zawodnik chwilę później znów otrzymał żółtą kartkę i od tej pory Warta grała już w dziesiątkę. Dwie minuty później Unia bliska była zdobycia bramki. Goście nie wykorzystali jednak swojej szansy, w przeciwieństwie do gospodarzy. W drugiej połowie Unia bezskutecznie usiłowała wyrównać wynik spotkania. Warta z kolei wielokrotnie starała się podwyższyć swoją przewagę zarówno atakiem, jak i obroną. Ostateczny wynik meczu uplasował Wartę na wysokiej pozycji w grupie. Kapitan i trener z zadowoleniem skomentowali to zwycięskie spotkanie. Spotkanie na pewno w emocjach. Jak wiem, 30 minut graliśmy osłabieni jednym zawodnikiem. Mimo to na chłopaku naprawdę wielkie podziękowania i ukłony, bo dali radę i myślę, że w tej atmosferze, znaczy w tej drużynie jest atmosfera, to co jest najważniejsze, tak jak mówimy, atmosfera buduje wyniki. Myślę, że chłopcy uwierzyli już, że potrafią nawet w 10 wygrywać mecze i oby tak dalej. No przede wszystkim gratulacje dla całej drużyny. No, chłopaki pokazali w dzisiejszym meczu, że jesteśmy prawdziwą drużyną. No, praktycznie cały mecz w 10 grając, strzelając gola. No, naprawdę nasze przesuwanie, gra taktyczna, dzisiaj wyglądało to bardzo dobrze. Sukces był spory, a to dopiero trzeci mecz Warty w nowym składzie. Chłopaki tutaj się wkomponowali w drużynę, atmosfera jest coraz lepsza, wyniki też są dobre, także myślę, że będzie wszystko dobrze. Jesteśmy po 3 kolejkach, mamy 7 punktów, liga jest jeszcze długa, także jak zdrowie pozwoli, to myślę, że będzie dobrze. Zdrowie jest bardzo ważne, a tym razem nie obyło się bez poważnych kontuzji. Zmiana! Jeżeli drużyna chce awansować i ma cele wysokie, kadra musi być duża i chłopaki, którzy nie grają, muszą być w każdej chwili gotowi i być przygotowani na to, żeby zastąpić kontuzjowanych zawodników. No, oby nas omijały kontuzje i było wszystko dobrze. Mimo wszystko Warta jest pełna optymizmu i spokojnie dąży do wyznaczonych celów. Gramy w każdym meczu o zwycięstwo. To jest nasza domena przede wszystkim i chcemy poprzez swoją dobrą grę
tak samo ściągnąć jak najwięcej kibiców, żeby w tym Zawierciu piłka była na najwyższym poziomie. Bo to jest istotne, żeby Zawiercie naprawdę zasługuje na to, żeby piłka w Zawierciu była. Najbliższy mecz odbędzie się za tydzień na wyjeździe. Warta rozegra go z Sokołem Orzech w sobotę 29 sierpnia o godzinie 17:00.